kamera potrzebował chyba zestartować ten komputer, bo wyrwał po prostu black screena. Grób, jak widzimy, się wczytał. I od razu wchodzi Arch Linux. Jak widzimy, nawet uruchomił się za środowiskiem graficznym, w którym nawet jest ładna czcionka. Tak więc, najeżdżamy sobie na nasze pole, wpisywania hasła i wpisujemy hasło. A zapomniałem jednej rzeczy. Kurde, włączę Media Center. Ja jestem głupi. Wczytuje się KDE. To najnowsza KDE 5. Ale to jest Media Center, więc będę musiał się z tego wylogować i zalogować ponownie. Ponieważ to jest system zrobiony bardziej pod telewizory i urządzenia tzw. HTPC niż pod komputery domowe. Co to się stało się? Chyba się zwykle nam odpaliło. Śmieszna. Nie powiem, że nie. Domyślnie nie działa nam. Domyślnie nie działa nam touchpad, czyli klikanie w touchpadzie. Będziemy musieli to potem załączyć w tak zwanym synaptiksie. Domyślnie musimy klikać po prostu za pomocą fizycznych przycisków na myszce. Zamiast Plasma Media Center wybieramy Plasma. Układ klawiatury zostaje US, ponieważ no, generalnie w hasłach nie mamy polskich znaków. Jak nie powiodło się? Złe hasło? Złe hasło widocznie. Albo wpisałem hasło do Windowsa. Teraz załadloguje się nam po prostu do normalnej plazmy. W plazmie będziemy już mieli wgrany terminal, czyli moją ulubioną zabawkę, która się nazywa konsola. Oraz Dolphina, czyli menedżer plików. Teraz jak widzimy, mamy tutaj taki brzydki, a nie, no dobry jest kursor, elegancki. Dziwię się, że jest taki. Zrobimy sobie system taki, jak miałem do tej pory, czyli... A zobaczymy jeszcze, jak wygląda konsola. Pisamy term, klikamy Enter. Terminal jest. Kursory są takie. Czasami łapał mi brzydki kursor. O. Taki nieelegancki. Zaraz to zrobimy. To jest najnowsze wcielenie plazmy, czyli takie lekko białe. Mi się to nie podoba, ponieważ razi mnie to w oczy. Z racji tego, że po prostu pracuję dużo w nocy i niestety nie mogę patrzeć na takie jasne, bijące kolory, bo potem nie mogę spać. Tak więc co zrobić, żeby pobrać takie ładne, stonowane, ciemne środowisko pracy? Po pierwsze w konsoli tutaj wpisujemy sobie... nie chcę mi zrobić fokusa. Robi mi fokusa na mnie, a nie robi na tym, co pokazuję, co jest dosyć niedobrym rozwiązaniem. Sudo, Pacman, Oxygen. Oxygen Cursors.
Nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Zapomniałem wam o niej powiedzieć. Potrzebujemy zrobić w ten sposób, że robimy su-rot. Wpisujemy hasło rota. Teraz robimy v etc. Nie, robimy inaczej. V sudo. I dajemy pytajnik. Al, spacja, al. Nie, chyba. Al. Nie. O, tak. Co tam wpisałem? Al. Tam wpisałem. Tutaj mamy takie coś. Rot. Al równa się al, al. I robimy A, Enter. I wpisujemy w onefline'a. Al równa się, otwórz nawias al, zamknij nawias, spacja al. Co daje nam wszystkie po prostu uprawnienia. Teraz będziemy mogli już zrobić naszą komendę sudo pacman. Musieliśmy sobie po prostu nadać możliwość korzystania z pakietów sudo. Kontynuujemy instalację, pomimo że została to już wcześniej instalowana. Jeszcze musimy OxygenKDE4. To jest wspaniała biblioteka. Ojej, coś się dzieje tego. Zapomniałem o jednej rzeczy. Musimy załączyć program, który da nam dostęp do internetu, który będzie zarządzał naszymi połączeniami sieciowymi. Jak widzimy tutaj na pasku, nie mamy żadnej ikonki Wi-Fi, czy sieci, czy czegokolwiek takiego. Więc musimy to po prostu załączyć. To jest już zainstalowane w systemie, ale nie załączyliśmy tego jeszcze. Więc robimy sudo systemctl enable network manager. Musi być N duże i M duże. Załączyło się, teraz musimy zamiast enable wpisać start, ponieważ chcemy się tym bawić już teraz, a nie czekać, aż system załaduje się ponownie. Jak widzimy, na pasku wskoczyła nam ikonka Wi-Fi, która mówi, że jest połączenie dostępne w OnFlyne Main. Się podłączy do tej sieci. Co było na hasło? A, portfel. Klikam chyba pierwszą opcję i zakończ. I OK. I tak. Bo potem on będzie za każdym razem, przy każdym uruchomieniu systemu prosił nas o wbijanie głupiego hasła. No to jest głupie. No ale nas to nie jest ważne, żebyśmy szyfrowali wszystkie nasze hasła jakimś tam algorytmem, bo to jest kolejne hasło, które musimy przy każdym otwarciu systemu wpisywać. Lepiej jak wpiszemy jedno hasło i system potem będzie nam pamiętał to hasło i tym hasłem będziemy wszystko po prostu rozkodowywać. Dobrze. A zatem mamy już wgrane, znaczy mamy już tą sieć zrobioną. I możemy teraz pobrać nasze OxygenKDE4. Dajemy Enter, Enter, Enter. No i się pobiera ładnie. I teraz przy każdym uruchomieniu systemu, system będzie nas łączył do tej właśnie sieci. Sieci w systemie Arch Linux działają mniej więcej tak samo jak w Windowsie. Nie jest jakaś tam większa filozofia. Odnośnie sieci. Zaraz po Oxygen Cursors wgramy jeszcze jeden pakiet, który będzie nam pozwalał uruchomić między innymi polecenie ifconfig, czyli pakiet net-tools. On jest niesamowicie potrzebny, jeżeli na przykład zajmujemy się zarządzaniem sieciami serwerów, zarządzaniem serwerami, zarządzaniem systemami sieciowymi itd. itd. Więc zaraz wam pokażę, jak ten pakiet zainstalować. Poczekamy teraz, aż
Oksygen KDE4 się zainstaluje. Zatem oksygen KDE4 już się załadował, zainstalował, więc do kolejnego kroku przejdziemy już za chwilę.